12 maja po raz czwarty teatry publiczne w Polsce zagrają spektakle za grosze. Będą je grać aż do kolejnej soboty. Jest to pomysł na świętowanie Dnia Teatru Publicznego, który tego 12 maja będziemy już po raz czwarty obchodzić. I z tej okazji także po raz czwarty organizujemy akcję Bilet do Teatru za grosze, ponieważ te grosze nie tylko w teatrze grają rolę. W tym roku ta symboliczna cena 300 groszy, a więc 3 zł, odwołuje się wprost do finansów, a więc do tego, że każda złotówka, każde 100 groszy przeznaczane z publicznych środków na teatr przynosi bardzo konkretny, realny zysk dla regionu, w którym ten teatr działa, dla ulicy, dzielnicy i miasta, w którym ten teatr stale funkcjonuje. I jest to właśnie niewiele ponad 300 groszy za każde 100 groszy, które ten teatr z środków publicznych otrzymuje. Ważne, że tego dnia, 12 maja, bilety będą sprzedawane w 39 miastach bezpośrednio w kasach teatrów, a więc będzie trzeba sobie przypomnieć tę drogę tak czysto fizycznie do teatru, który zapewne gdzieś w naszym regionie, w naszym mieście funkcjonuje, działa i dzieją się tam nierzadko, a nawet bardzo często ważne artystycznie rzeczy. Zapraszamy Państwa wszystkich bardzo serdecznie.